Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobusiewiczem. Część ósma. Pomiędzy Polską, Ameryką i Afryką. Więc jak powiedziałem już, że człowiek zajmujący się paleolitem i krzemieniami może wszędzie badać i wszędzie działać. Na pierwszym naszym sympozjum w tym Dymaczewie, poświęconym północno-wschodniej Afryce, poznałem Amerykanina, który nazywa się John Bower, który badał we wschodniej Afryce, w Tanzanii mianowicie. No ale to już jest blisko Afryki Północno-Wschodniej, dostał zaproszenie, przyjechał. I on mi powiedział tak, ja już nie mogę dalej pracować w Tanzanii, tam był właśnie socjalizm wprowadzony. Nie ma co jeść, nie ma benzyny, no nie można pracować. Chciałbym coś zrobić, myślałem, żeby gdzieś w Europie się po prostu tutaj włączyć, no bo interesuje mnie to. Co byś powiedział, bo mi Lechu Krzyżaniak powiedział, że ty się zajmujesz paleolitem tutaj i tak dalej. A ja powiedziałem, że no może coś, bo ja bym pieniądze załatwił w American Research Center, Science Foundation, ale coś byśmy może, masz jakieś stanowiska? Ja mówię, no stanowiska to ja mam, no ale pomyślę. Rozjechaliśmy się i wymyśliłem w pociągu do Warszawy. Mianowicie, że należy zrobić badania stanowisk z tego samego okresu i poziomu rozwoju żyjących na dwóch odseparowanych od siebie kontynentach. Czyli powiedzmy w Europie Środkowej i na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, tak zwany Midwest. On tam działał, tam pracował na uniwersytecie. I żeby porównać rozwój tych od siebie całkowicie odseparowanych grup ludzkich, ale które miały te same podstawy gospodarcze i które przeżywały te same przygody, że tak powiem, natury klimatycznej. Bo i tu był lodowiec, mieli przedlodowcowe tereny i ci polowali na renifery, a ci na karibów wtedy. I potem lasy się pojawiły i tu, i oni musieli się przestawić. I czy oni robili to tak samo, czy nie. Czy człowiek jest jak minerał, który jak się zaleje wodą, to krystalizuje w taki sposób i zawsze w taki sam sposób? Czyli, że tak samo działają, czy mają różne te? Jemu się to bardzo spodobało. Napisaliśmy cały projekt tego. Ja się zwróciłem do profesora Hensla. Hensel powiedział, czemu nie, to jest fajne. I już mieliśmy zacząć, ale wybuchł stan wojenny. No i zerwane stosunki z Ameryką, do widzenia. Ja zdążyłem tylko do Johna napisać kartkę, no nie mogę rozpocząć tego, bo nie mogę. Doszła nawet ta kartka. No i tak trwało 3 lata. Prawie 3 lata. Po 3 latach zaczęło puszczać lekko. Nie wiem dlaczego. 4 dziedziny nauk dostały pozwolenie na współpracę z Ameryką. Pamiętam, że to była matematyka, psychologia, coś tam jeszcze i archeologia. No i ja do profesora Hensla, czy możemy? No jasne, no proszę bardzo, niech pan działa. Krótko mówiąc, wznowiliśmy to wszystko. No ja musiałem się starać oczywiście o paszporty, o wszystko, ale jakoś to było. Z instytutu dostałem tylko pieniądze na lot do Montrealu, bo samoloty nasze do Stanów nie mogły latać. Nic więcej, a resztę Ameryka fundowała. No to poleciałem, John na mnie czekał, zabrał mnie i jego uniwersytet to była Iowa State University. Taki sobie średni, bardzo prowincjonalny, ale mieli tam katedrę etnologii i archeologii, gdzie on pracował. No i wymyśliliśmy, co będziemy robić dokładnie, już nie będę tam dużo opowiadał.
W każdym razie ta współpraca trwała 10 lat. Przez 8 lat kopaliśmy raz w Polsce, raz w Ameryce. W Polsce moje znane mi stanowiska, które można bez przerwy jeszcze badać, a w Ameryce szukaliśmy i znaleźliśmy stanowisko. Niedaleko tej, to Ames jest miasto, w którym jest ten uniwersytet. No i raz tam kopaliśmy, raz tu oraz obydwaj jeździliśmy po krajach, poznając materiały, żeby zrozumieć prahistorię tą i to. No i potem przez 2 lata jeszcześmy to opracowywali, to zostało opublikowane w książce w Ameryce w końcu. Ja się z Johnem bardzo zaprzyjaźniłem. To był wyjątkowo fajny facet, wyjątkowo bystry. On zresztą wychował się, znaczy dzieciństwo spędził w Kolumbii. Jego ojciec był inżynierem od nafty i tam coś tam robili. A w ogóle jego ojciec był Kanadyjczykiem, nawet był członkiem parlamentu kanadyjskiego, a matka była Amerykanką, także John był raczej chowany w Ameryce. Ale jako dzieciństwo spędził w Kolumbii, czyli mówił dobrze po hiszpańsku, bo do szkoły tam chodził. I ojciec się bał, że on się wynarodowi, że tak powiem, że zostanie, więc do gimnazjum wysłał go już do Kanady. Bo Kanada miała, bo on był Kanadyjczykiem sam. No i tam w Toronto biedny John siedział, mówił, że okropne, bo to było w stylu takim staroangielskim. Sami chłopcy, nie wolno wychodzić. W niedzielę jak wyszli do miasta, nie wolno było do kina pójść. Straszne, przeklinał to okropnie, no ale skończył. Potem skończył geologię na Harvardzie. Potem był 5 lat w wojsku i siedział w Kadyksie w Hiszpanii, bo znał hiszpański, wojsko go wzięło tam. A potem wylądował w Northwestern University w Chicago, gdzie skończył archeologię. Potem się ożenił, miał córeczkę, stwierdzili, że najlepiej dzieci na prowincji wychować i poszedł pracować do tego Ames. Naprawdę był bardzo ciekawym człowiekiem, z którym miałem bardzo dużo wspólnych zainteresowań, bardzośmy się łatwo rozumieli. Nie mówiąc o tym, że mówił dobrze po angielsku, bo wie pan Freda Wendorfa, który jest z południa, to ja do dzisiaj z trudem rozumiem. A John był jednak w tej kanadyjskim angielskim, zresztą no, był z inteligenckiego domu, więc wiedział, że przy takim jak ja. Ja się bardzo dużo nauczyłem przez te wiele lat angielskiego. Wie pan, ja się nigdy w szkole żadnej nie uczyłem. Ja umiem tylko z przebywania z Anglikami, z Amerykanami w Afryce i z Johnem w Ameryce. No i bardzo dobrześmy działali. No i potem, jak się skończył nasz projekt, to John, który kochał Afrykę, mówi dobrze swahili, bo tam spędził dużo czasu, mówi, no to wrócimy, wrócę do Afryki. Miał tam upatrzone stanowisko, do którego postanowił wrócić. Nawiązał kontakt z profesorem z Uniwersytetu Dar es Salaam, on się nazywa Mabulla, Adax Mabulla, miał studentów też. No i postanowił John wrócić i zaprosił mnie też. Powiedział, słuchaj, nam się fajnie pracuje, może, wiem, że lubisz Afrykę, to może byśmy pokopali, bo ja wracam na moje stanowisko. No ja oczywiście się ucieszyłem wielce i pojechaliśmy i to stanowisko jest w środku samym rezerwatu Serengeti. To jest stanowisko ze środkowego paleolitu, z czasów bardzo wczesnego Homo sapiens. Ma też oczywiście wyroby krzemienne, ma kości, co jest cenną rzeczą. I co ma najciekawsze z wszystkiego, znaleźliśmy paciorki ze skorup jajstrusia. Bardzo popularne w Afryce, ale dużo później. Te są chyba najstarsze, jakieśmy trafili. Może niekoniecznie, bo tam może jeszcze gdzieś były. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że my mamy datę tego stanowiska i dzięki temu, że tam były paciorki, my możemy powiedzieć, że już te między 6 a 8 tysięcy lat temu człowiek stał się w pełni homo sapiens, bo przedtem nie miał umysłu dokładnie takiego jak my teraz. Natomiast
My się tym od nich różnimy, że my mamy poczucie samoświadomości. To podobno dopiero ludzie właśnie, no Homo sapiens ma 300 tysięcy lat, ale ciągle był sobie taki, nie wiem, no, trudno mi powiedzieć, ale nie miał poczucia samoświadomości. I uważa się, że jeśli ktoś robi ozdoby indywidualne, to on ma poczucie samoświadomości, że ja jestem ktoś, ty jesteś kto inny, nie masz paciorków, to jesteś na pewno kto inny. Ja jestem ten ktoś, a jak jestem ten ktoś, no to ja sobie mogę pozwolić na coś tam, na myślenie. I my to mamy, tą bardzo stare. No i kopaliśmy, ja tam byłem 2 sezony. Mieszkaliśmy w obozie, prosta sprawa, bo był wynajęty typowy obóz safari, którym jeżdżą turyści. Dość duży, bo tam było chyba 6-7 namiotów, każdy miał swój duży namiot. W namiocie było oczywiście łóżko, stolik, krzesełko i tak dalej. W rogu wisiał gwizdek, który miał służyć do wzywania strażnika, bo należał do obsługi strażnik, który miał podać sztucer czy karabin. No jakby się lew włamywał, to należało gwizdać, on miał przyjść nas ratować. Lwy nie przychodziły, ale przełaziły słonie koło nas. Gazeli było, wie pan, jak kurs w Polsce, jak człowiek na łąkę wyjdzie, a wieczorem jak się wyszło do ubikacji, które tam stały z tyłu, takie zielone oczy tylko się świeciły, to hieny były, które tam łaziły. No był kucharz oczywiście, było kilkoro studentów, John, ja i Babulla. No i też było bardzo sympatycznie. Rano samochodami jechaliśmy na wykop. Zwierzaki różne przychodziły na wykop. Jak szło stado bawołów czarnych takich, bo ja wiem, z 50 szło, one się pasły powoli, szły się, zbliżały do stanowiska. Jak już były blisko, to my musieliśmy do samochodów się chować. One przychodziły i właziły na nasz wylizany wykop, wie pan, i deptały to. Nic się nie dało zrobić. Albo lwy przychodziły. Kiedyś lwica się pojawiła niedaleko, no to my mimo wszystko do samochodów, a jeden z naszych studentów, Murzyński, sweter zostawił na wykopie. Ona przyszła, wywęszyła ten, zaczęła się nim bawić jak kot. Ja ten rozpaczał, mówię pan, jedyny sweter diabli wzięli, to trochę mu poszarpała. No i tak żeśmy tam działali. To było z wielu powodów ciekawe i sympatyczne. No i niestety to było finansowane przez Serengeti Foundation, taka fundacja amerykańska, która to finansowała. Ona zbankrutowała i po tych 2 sezonach, w których ja też byłem, to się skończyło. No i John jeszcze potem się starał, jakoś nie dostawał funduszy. Niestety w zeszłym roku umarł. Chyba w tej chwili to nie fajnie jest. Sporo moich przyjaciół z mojego pokolenia niknie. Zaczęło się od Echa Krzyżeniaka, Fred Wendorf nie żyje, Tixier, taki mój przyjaciel, bardzo fajny archeolog, znany Francuz, nie żyje. Den Port, który mnie zaprosił do Francji na badania kiedyś, też bardzo, bardzo dorzeczny, nie żyje. John Bauer, wie pan, no, co zrobić, człowiek się przyzwyczaja. No.